Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Moi drodzy, przed wami Achilles Book, którego wypuścili wczoraj na serwery nietestowe, już na live serwery. Jest to warrior, którym można iść na dżunglę, jak i na solo, ponieważ ma taką bardzo oryginalną pasywkę, której zmieniacie stany mniej więcej na respie dopiero, bo nie możecie zmienić ich podczas gry. Możecie ściągnąć armor albo go założyć, ja właśnie sobie już go ściągnąłem. Jeśli ściągniecie armor, dostajecie tam mniej więcej movement, speed i power i wtedy sobie właśnie idziecie na dżunglę, a jeśli ubieracie armor, to oczywiście idziecie na solo albo supporta, tam również, co tam różnie, gdzie sobie chcecie iść. Jeśli szybkie przejście przez jego skille, jedynka jest to taki stun, który zadaje niesamowicie ohydny damage, który w takim stożku. Dwójka jest to self buff, który tam daje wam praktycznie wszystko, co wam może dać. Trójka jest to dash, który dashujecie sobie w stronę, którą akurat się poruszacie i rzucacie przed siebie taką strzałę. Jeśli kogoś traficie tym, to prawdopodobnie to możecie zdashować jeszcze raz. I ult jest to execute na 30%, który działa mniej więcej jak ult z Cilii. Jak ult styl, jeśli kogoś zegzekwitujecie, to możecie zegzekwitować kogoś jeszcze raz. I tak w kółko, tylko uważajcie z tym, ponieważ im więcej kogoś zegzekwitujecie, tym bardziej Achilles jest podatny na damage, czyli prawdopodobnie możecie kogoś zegzekwitować. I jeśli nie macie pewnego killa, to lepiej jest skancelować tego ulta i już potem nie egzekwować więcej, ponieważ no możecie dostać one shota. Także możecie lepiej uważać z tym ultem. Także no uważajcie sobie, bo ja już nieraz się tak wpierdoliłem tym ultem. Jest to mój pierwszy mecz dzisiaj, dopiero wstałem, także mogę lamić. Dawaj, wpierdalamy się w tego mida. Danubis overextenduje, zajebiemy go. Zjebałem. Stun, jeb, leży. Easy ilo, easy claps, boys! Dawaj, do reda, idziemy. Nie mam potek, już szkoda. Biorę dwójkę. Bo dwójka wam daje coś takiego, że nie powiedziałem, co daje. No macie tutaj, możecie sobie teraz zatrzymać. Będę się healował ze skilli. Mam nadzieję, że nie dostanę ganka, jak counter dżunglę robię. Dobra, i się cofam, mam na buty. Zrobiłbym tam ganka na tego duo, ale mam trochę low. Widzieliście, teraz mogłem zmienić stan sobie na respie. Także bardzo fajna, oryginalna pasywka. Możecie między tym, co się dzieje, na przykład jak wam siege'ują Feniksa, to zmieniacie sobie na prota i możecie tam lepiej jakoś zadziałać czy coś. Fajnie, fajnie, podoba mi się ta postać, jest bardzo fajna, oryginalna. Speed się zrespił. Na duo bym się wjebał. Ale to za chwilkę. Siup. No, chyba se kpisz. Nie ma podejścia żadnego. No, także tego. Midcamp zrobiony. Mimo że mnie zestunował, to byłem w stanie go zabić. No to jest ohydne. Mamy executa, możemy teraz zacząć robić jakieś nasty placy. Mamy w ogóle style na solo? Co my tu w ogóle gramy? Ja nie zauważyłem. Myślę, że tak na początku nie jest warto w ogóle brać mana potki, bo wziąłem mana potkę, ale chyba będę brał. Chyba będę brał, jak to się nazywa? Multipotkę. Chcę tego Achillesa zabić. CBA. Tak, nie trafiłem. O, jebać to. Nie trafiłem jedynką. Mogłem pierwsze coś tam zdaszować.
Wiedziałem, że zaraz mnie będzie dwójką bić. Dlatego zacząłem juksy robić. Nie mam many, uciekam. Zrobimy jej blue i no oni tam chcą ganka na tą prawą. No i muszę tam zgankować. Teraz wezmę Heartseekera, a potem pewnie Transa. A potem się zobaczy. To myślę, że to jest jeden z takich dżunglerów, na których trzeba brać prota, bo ten ult jednak jest takim ultem, który was potrafi, no, że tak powiem... No... Trochę wpuścić w maliny, bo... Często wbijacie się tym ultem, nie? Potem jesteście tak podatni na damage, że potraficie dostać one-shota. Widzą mnie. Siema. Jebiesz mnie, kurwa. Dobrze, tam. Nice one. Bardzo ładnie, podoba mi się to. Szkoda, że execute nie wszedł. Ja wiedziałem, że ona nie jest na thresholdzie, żeby ją zegzekutować, ale... Ale my jednak postanowiłem spróbować szczęścia. Myślałem, że ktoś, nie wiem, ją zaatakuje czy coś. No... Jednak... Outleveluje troszkę jeden level tego dżunglera enemy. Pierdolisz! O, idź stąd! Idź ode mnie, stary, wydupiaj! Dziękuję. O, prawie się wyjebałem. To było niebezpieczne. Kurde, brakuje mi 200 golda do Heartseekera. Widzicie, teraz możemy sobie zmieniać zbroję i... Teraz mamy zbroję, teraz mamy bez zbroi. No i wychodzimy. Uważajcie, żeby czasem się na tym nie przejechać, bo ja się przejechałem parę razy. Bo ten... z prawym anulujecie to. Lewym zmieniacie sobie zbroję, a klikniecie prawy, to odklikujecie tą pasywkę. Także ja się parę razy przejechałem na tym i odkliknąłem, jak pierwszy raz grałem ten i chciałem iść na dżunglę, nie? I pierwszy gank mi nie wyszedł, bo ściągnąłem, bo założyłem zbroję. I potem zacząłem feedować, bo... Potem zacząłem feedować, bo miałem zbroję zauważoną i mnie zajebali. Potem zaczęli snowballować. Nemezis tu jest. Ale to był nie fart, że ten execute nie sięgnął jej. To była sick akcja. Anubis se farmi nam idzie. Rip. XD. Lul. That's ridiculous. No ten clear jest kurwa ohydny. W ogóle ten damage jest jego tragiczny. No to no, na pewno będą nerfić tą postać. Mi się zdaje, że przede wszystkim cooldown na ulcie będą nerfić, bo... Kukulan ma 100 sekund na ulcie. Kukulan ma 100 sekund na ulcie, bo jego ult pozwala mu na transformację i wykorzystanie tego ulta w strasznie mocny sposób. Co to w ogóle, synek? Co ty myślałeś? Co ty myślałeś, że się stanie? Co to... Ja nie wiem, co on sobie myślał, nie?
Tak mówiłem, aha, że Kukulan, jego ult pozwala mu na transformację, jeśli ktoś to umie wykorzystać bardzo, to dobrze, to... Warto postawię. To jest naprawdę niesamowita akcja wtedy. Widzicie, ten Kukulan się teraz zmieni. Co ty myślisz, dziewczynko? Także, a ten ult jego to jest w ogóle, nie wiem, jakiś porąbany ult i na pewno proplayerzy będą z takie akcje z tego ulta robić, że ten w ogóle będzie tragedia. Ja tego ulta nie umiem dobrze wykorzystać, tak samo nie umiem ulta Kukulana wykorzystać, bo Kukulanem grać nie umiem. Ale no... Impreza na prawe, idę jej pomóc. No Nemesis chyba teraz jest top dżunglerem po tych zmianach. O, trafiłem. Dobra, egzekwituję. Pierdolisz! No, muszę wam powiedzieć, że tym ultem jest bardzo łatwo misnąć. Bardzo łatwo zdżukować tego ulta. Jakąkolwiek abilitką, albo nawet zwykłym movementem. Strasznie łatwo misnąć tym ultem. Nie mam many, idę stamtąd. Ładnie tam zabijają. Scylla se pushuje prawo. No idź stąd. Anubis jest. Pijam, dobra, ja żartowałem. No niestety. Na razie. No mnie trochę mi brakuje do transa, to jeszcze po farmie. Tutaj rzeczy. Bufiki. W sumie jestem bardzo do przodu, także nie wiem, czy ja chcę brać transa. Przepraszam, tego Prota. No i zajebiście mam. Tutaj, co ty sobie wyobrażasz, Nate'ka? Co ty sobie wyobrażasz, ziomek? Co mi bazowymi ją rozpierdoliłem? Te bazowe są ohydne. Jezu, co te bazowe też mu na pewno będą nerfić. Jak ja widziałem, jak ludzie budują na nim Deadbringera i biją po 1000. Z tych bazowych. To postać jest popierdolona. Ja tylko chodzę i gankuję, ja praktycznie w ogóle nie farmię. Ja pierdolę! Chciałem zblinkować! CBA. Po co ja w ogóle egzekwituję, jak mogłem normalnie dobić? Zauważyłem, że ona zniknął mi na znaczek egzekuta, jak... Co się stało? Zniknął mi ten, drugi dash, a przecież ich trafiłem. Nie mogłem drugi raz zdaszować, a przecież ich trafiłem. Muszę to potem oglądnąć, ładnie, GG. Nie wiem, czemu drugi raz zdaszować nie mogłem, a wiem, że trafiłem Anubisa. Będę musiał to obejrzeć potem. Dobra, Gladiator Shielda teraz wezmę. Lubię Gladiator Shielda na tej postaci, bo tą jedynką możesz normalnie cały team trafić. Potem daszujesz i takie juksy robisz i to jest fajne, bo możesz się normalnie zajebiście leczyć. No i to jest też trochę prota, nie? No idę tam, nie sraj się. Uho.
Ogólnie ja ten, ja nie umiem grać tą postacią w ogóle, to nie wiem, czemu mi tak dobrze idzie. Dlatego, że słabi przeciwnicy. O siema. Muś, nie denerwuj mnie. Bym tu slowował. Kurwa mać! Nie wiem, ja raz trafiłem w tym meczu! Tym ultem! Co ty myślisz? Żartowałem. Nie wbijam się. Wyleczymy się troszkę na buffkach. Ile to heala mam? Dawajcie na tego mina, halo. Trochę greedy. Whatever. Ops. Jak cancel that, to cancel that. Nie. Ta trójka to jest najlepsza. To jest najlepszy skill w grze, mówię wam. Ta trójka jest taka fun. Normalnie dżukujesz, to takie dżuksy tym można robić. Surfujesz normalnie. Najlepszy skill w grze, mówię wam. Mój ulubiony. Mam nadzieję, że tej postaci nigdy nie zmienią, bo na przykład strasznie uwielbiałem grać Erlangiem przed zmianami, jak ta jedynka dawała Fatalisa i tak dalej, a teraz po prostu nienawidzę Erlanga, ja nie umiem tym grać. No teraz Erlang jest strasznie trudny, ja nie wiem jak sobie tym poradzić. Siema. Nie trafiłem, widzę. Znik! Wsiąkło go. Dawajcie ich tam, jedziemy. Dzięki. Chodźmy zrobić jakiś objective. Chodźcie tu. Lorduję. Pofarmimy sobie troszeczkę. Cofniemy się. Teraz tak, bierzemy Gladiator Shielda. I teraz wypadałoby jakieś proty już brać. Boli mnie ta Nemesis. Myślę, czy nie brać tego. Lubię ten item. Ale też mnie boli Anubis. Mamy Achillesa czy Kruwa. Nie wiem, co chcę brać jeszcze. Nie mogę się tak długo zastanawiać. Dobra, wezmę póki co pierwsze Discorda. Bo to jest taki standardowy item na prota, taki bardzo mocny, dobry, jak nie wiecie co wziąć. Także to jest dobre. A na ostatni item się zastanowię, zobaczę co się tu w tej grze rozwinie i tak dalej. Wiecie się coś? Nie? What? Cześć. Kurwa, chwilę weź. Nie! Zjebałem! Nie róbcie tak, okej? Okay? Obiecajcie mi, napiszcie mi komentarz, że nie będziecie tak robić. Jak nie będziecie tak robić, to będziecie lepszymi graczami. Jak nie będziecie tak robić. To był taki typowy, kurwa, błąd Silvera. Wpierdoliłem się w pięciu.
W pięciu, nie wiem ile ich tam było, ale ich tam było dużo. A ja się wjebałem. Taki kurwa Bob. A top damage nadal ma. Kurde, muszę stakować transa. Co ja chcę tu robić? Dobra boys, skupmy się. Trzeba farmić elegancko. Nie bać to. Patrz. No i co? Myślisz, że mi to weźmiesz? One-shotuję? XD? 700 kurwa w buffa wyjebałem. Anubis tam overextenduje, idziemy go zajebać. Nie zdążyłem, ale ze mnie warzywo, ja pierdolę. Chodź tu. Co to się dzieje, czemu? Jak się wyleczył, ja pierdolę. Uff, dzięki, że mi Skadi pomogła, bo to tak było, to było takie gówno. Dobrze. No. Chyba F6. Dobra. Ta pak. No i no, robi się gorąco, boys. Robi się gorąco, aż muszę kawusie wypić. Musimy się skupić na obiektywach, a nie na takim typowym kuźwa arena deathmatchu. Bieganie za killami. Golda robią? O ta. Dobra, tam nie ma co iść w ogóle. A ja sobie zrobię tego Pyromancera. Bo mogę. To mi zabroni. Widzę, że się tu nie wyjebie. Noise. Widziałem Achillesa na... Właśnie, on tu idzie, spierdala. Chciałem iść blue zrobić, ale... Chciałem jego dash. Goni mnie? Nate'ka nam idzie. I mnie wyjebała ta w tym, w levelu. No ja nie obronię, stary, no co? Sorry, ridiculous, stary. Sorry, my friend. Nie obronię tego. Nie ma, kuźwa... opcji. Patrz, siedzują nas! Co jest? Jeb! True! Kurwa, pięknie! Jeb! Pyk! Pok champion! Kurwa, kwadrę bym miał! Jakby ta Scylla nie zajebała mi tego. To było POK Champion normalnie. Jakie to było dobre. Thanks.
Scylla mi tu pięknie ich wystawiła. Mistrzostwo. Mistrzostwo, boys. Dobra, siege'ujemy. Group up. To no. Dobra, bije mnie. Wypierdalaj, co ty sobie wymyślisz, kuźwa? Co chcę na ostatni item? Więcej prota? I don't. Dobra, idź sobie. No. Nie powinienem był tam stać. Więcej prota chcę. Nie, ja penetracji nie mam. Nie potrzebuję penetracji. Nie, pięknie. Oni tam tonków nie mają, ja penetracji nie potrzebuję. Myślę o tym Gladiator Shieldzie, czego nie sprzedać i kupić jakiegoś, nie wiem. Jakieś pałki. Lul. Dobry lifestyle. No i wyjebaliśmy się z Fire'em, bo się rozproszyliśmy. Brawler z Beatsticka kupił. No to jest dobry pomysł. No i nie wiem po co zaczęliśmy biegać po wszystkich tych. Wartowałem. No nie, stunuj mnie, stary. Achilles, you gotta group up. No właśnie chciałem iść tam do tego, do Skadi, im jakby was złapali. Pierwsze co im powiedziałem, to group up, stary. A ten mi będzie godał tutaj. Jepo, spina. Sometimes battles are won through strategy. Be careful, Mill. Idę po tego. Kupię już pałkę. Cieszy mnie to, stary. Trzeba coś zbejtować. No, nie ma za bardzo co teraz robić. Trzeba zbejtować jakiegoś golda, czy trzeba zbejtować jakiegoś fajera, czy coś. Bo trzeba wymusić fajta teraz. No, widzicie, oni chodzą tak w piździe gdzieś nie wiadomo gdzie, a potem nas łapią. Ja też przed chwilą chodziłem, bo chciałem się zgrupować, chciałem iść do tej... No i chuj. Bo chciałem iść do Skadi, bo ona puszowała prawo. I chciałem jej tam iść się zgrupować z nią. Potem zacząłem wardować i mnie złapali. O chuj, preza. Have some faith.
Nie! Ja ją gonię, pierdolę to. Nie. Nie trafiłem, XD. Padam. Uff. Completed. Fire, 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 fire! Ja muszę tak zaspamować, bo czasami ludzie się nie lubią słuchać. Zwłaszcza na casualach. A jakbyśmy poszli teraz na Feniksy, oni by wstali za chwilę i... byśmy się wszyscy wypierdolili. Nie ma gdzieś idzie. Ładnie. Patrz jaki ten heal jest, kurde, agresywny. Je, jak mu zajebali bułę. Tak się staram właśnie nie egzekwować, jeśli nie muszę, nie? Aha. Tu odjebało. To też podziała. Damage po prostu z tego ulta. Chyba ci Nemesis, stary. No poszła pewnie na blue. Tam się recallnąć. Nie wiem czemu zawsze czekam na dwójkę, żeby użyć jedynki. To jest głupie trochę. Co ja robię? Teraz to zauważyłem. No, zdupcajmy. Golda zróbmy sobie tak for fun, mimo że już nikogo tego nie potrzebuje. Po prostu, żeby oni nie mieli. Może oni też nie potrzebują. Potrzebuję się cofać. Nie, cofnę się, bo wardy chcę. Rodzik. Ciekawe. How you doing? How you doing? Dobra, lecimy. Bijamy się! Kurwa, ten heal. My nie mamy antyheala. No co widzę teraz? Ładnie. Pięknie! Sięgnięta. Dobra, bicuję to jebać. Boli, kurwa!
XD. Ja jestem uselessem, ja nic nie robię. Easy claps, boys. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie materiału. Jeszcze zobaczymy, ile damage'u zrobiłem, bo na końcu to mnie nieźle Scylla wyjebała w dipsie. To Scylla ładnie zrobiła ten late game. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć nexta, bo miał być Merkury. Prawdopodobnie następny zagram Merkury na jakimś rankedzie, bo Merkiem często gram rankedy, zwłaszcza, że teraz po patchu Merk został bardzo dobrym pikiem, bo spadł tak trochę do, tak myślę, tak, troszkę niżej w tier listach spadł Merkury, ale teraz po patcha, kiedy znerfowali te top piki, to Merk teraz stał się lepszym pikiem i prawdopodobnie zagram Merka następnym jakimś rankeda, jakiegoś rankeda Merkiem, ale piszcie, co chcielibyście zobaczyć na pewno potem po Merku, bo prawdopodobnie next będzie Merk. I zobaczymy. I love that balance. No, tyś widział, stary. Co ty wiesz? Noga śpisz. No, Scylla mnie trochę wyrąbała w depsie na końcu. Oj, dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajka, zostawcie suba, jeśli się podobało. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Hoplej.